W niedzielę 27 marca na hali sportowej w Narzymiu po 7 latach przerwy odbyły się gminne zimowe igrzyska wsi. W zmaganiach wzięło udział 8 miejscowości, a na najwyższym stopniu stanęło Iłowo. O szczegółach mówią organizatorzy Monika Iwańska oraz Józef Szczęsny z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Witamy serdecznie, znajdujemy się w zespole szkół nr 2 w Narzymiu. Na zimowych igrzyskach SOŁES z gminy Iłowo Osowe. Jeżeli chodzi o igrzyska, największe pojęcie na ten temat mam pracownik, pan Józef Szczęsny, wieloletni referent sportu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 7 lat przerwy spowodowanej różnymi sytuacjami, ostatnio pandemią, ale dzięki pani dyrektor i wójtowi gminy Iłowo Osada mogliśmy się spotkać na zimowych igrzyskach. Igrzyska te były organizowane co roku. Cieszyły się dużą popularnością wśród społeczeństwa. Tak jak dzisiaj widzimy, nie zawiodły rady sołeckie, które przyjechały na tę imprezę. Cieszę się, że sołtysi zmobilizowali swoich mieszkańców do udziału w tej imprezie. Mam nadzieję, że za rok ponownie spotkamy się tu na tej hali, bo wszystkie zawody, chciałbym podkreślić, odbywały się tu na tej hali w zespole szkół nr 2 w Narzymiu. Konkurencje są to sportowo-rekreacyjne. Dobraliśmy do możliwości uczestników, a więc jest to strzał na bramkę, rzut do kosza, strzał unihokej, strzał na bramkę, jest rzut lotką i warcaby, mamy tenis stołowy i taki rodzynek to jest na torcie, to jest przeciąganie linii, który się cieszy największym zainteresowaniem i najbardziej wywołuje emocje wśród społeczeństwa i zawodników. Ja chciałam nadmienić, że panuje miła atmosfera. Mieszkańcy są zadowoleni, zdeterminowani, zmotywowani do tego, żeby zwyciężyć. Tak, na pewno. Na pewno widać. Wszyscy są zaangażowani i to jest właśnie plus tych zawodów, że znaleźli czas na to, żeby w dzisiejszym dniu uczestniczyć w tych zawodach. Cieszymy się, że możemy promować takie wydarzenia sportowe w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Iłowie Osadzie. Tak, ale to, proszę Państwa, nie odbyłoby się bez udziału pani dyrektor, zaangażowaniu i wójta gminy Iłowo Osady. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Za to, że znalazły się środki na przeprowadzanie tych zawodów. Po ustaniu okresu pandemicznego wznawiamy nasze gminne sportowe zawody. W dniu dzisiejszym odbywają się zimowe igrzyska wsi. Przybyli reprezentanci 8 sołectw. Będą zmagania indywidualne, drużynowe, rodzinne. Myślę, że to też ciekawa inicjatywa zmierzająca do integracji, do współzawodnictwa, do miłego spędzania wolnego czasu, ale także promowania zdrowego stylu życia i tworzenia więzi społecznych. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie Osadzie ma w zanadrzu jeszcze wiele podobnych imprez integrujących gminną społeczność. Zimowe igrzyska wsi dopiero się zakończyły, a już usłyszeliśmy o letnich.